Andrzeja świetnie wspominam, ale nie mówię do widzenia, bo będziemy dalej współpracowali. Poznałem Andrzeja jeszcze w porcie morskim, gdzie z Andrzejem Kasprzakiem ofensywnie rozpoczął budowę terminala kontenerowego. To wielka zasługa i Kasprzaka, i Bojanowskiego. Pamiętam wejście prezydenta Bojanowskiego do miasta, do urzędu, było kontrowersyjne. Spotkał się z naszą ostrą krytyką. Przez te lata obserwowaliśmy go pilnie. Patrzyliśmy go zwłaszcza, kiedy miasto się przygotowało do Euro 2012. Niejednokrotnie zasłużył na słowa krytyki, nie szczędziliśmy jemu tej krytyki. Natomiast często słyszałem słowa pochwały na jego działania, także to trzeba mu oddać jako człowiekowi. Nie ukrywam, że w każdym etapie pracy, od początku, kiedy to był stadion, czy kiedy to były projekty infrastrukturalne, czy też Kuba Turowy jako Europejskie Centrum Solidarności, a potem już przy tunelu, gdzie musieliśmy konstruować finansowanie, bo przypominam, że trzeba było jeszcze doprowadzić do zabudżetowania tej inwestycji, no wtedy rola pana prezydenta Andrzeja Bojanowskiego była ogromna.